Wałbrzyskie drugie liceum ogólnokształcące dużo przed pierwszym liceum w rankingu liceów 2020 przedstawionym przez perspektywy.pl. W Świdnicy najlepsze jest pierwsze LO. Drugie liceum im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu w rankingu perspektyw zajęło 67. miejsce, powtarzając tym samym wynik z ubiegłego roku. W rankingu umieszczono 1000 liceów. Gorszą pozycję zajęło pierwsze liceum z oddziałami dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego, 395. miejsce. To gorsza pozycja niż rok wcześniej. Wtedy pierwsze LO uplasowało się w 284. miejscu. W Świdnicy według rankingu perspektyw najlepsze jest pierwsze LO im. Kasprowicza. Znalazło się ono na 216. miejscu. Drugie liceum im. Banacha uplasowało się na 267. pozycji. Na pierwszym miejscu znalazło się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Drugie i trzecie miejsce zajęło odpowiednio 14. LO im. Staszica w Warszawie i 5. LO im. Witkowskiego w Krakowie. Licea były oceniane według trzech kryteriów. Sukcesy szkoły w olimpiadach 25% oceny, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 30% oceny oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. To było aż 45% oceny. Ranking liceów znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.